Cześć, z tej strony Skylark. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak włączyć klawiaturę ekranową w Windows 10. Jest to naprawdę bardzo proste i zajmie nam to dosłownie kilka sekund. Także zaczynajmy! Po pierwsze, należy zjechać w lewy dolny róg. Nad ikonkę tej oto lupy, klikamy w nią. I w tym oto miejscu należy wpisać słowo. Klawiatura. Jak widać, po wpisaniu klawiatura pojawia nam się tutaj aplikacja komputerowa o nazwie Klawiatura Ekranowa. Wystarczy w nią kliknąć, i już klawiatura ekranowa została uruchomiona. Oczywiście za pomocą klawiatury ekranowej możemy pisać: Dajmy na to w Notatniku. Żeby włączyć Notatnik ponownie, wystarczy kliknąć lupę i wpisać: Notatnik, i już znajduje nam aplikację Notatnik. I teraz, żeby pisać, wystarczy nacisnąć na dowolny tutaj przycisk. Oczywiście, jeśli piszemy i mamy ustawiony język polski, tutaj będą nam się pojawiały podpowiedzi. Na przykład, jeśli wpisałem rt, podpowiedź rtęć albo rtęci. Jak widać, te podpowiedzi się zmieniają w zależności od tego, jakie słowa wpiszemy. I bardzo ważna sprawa, jeśli chcemy napisać Polskie znaki należy nacisnąć klawisz ALT, znajdujący się z prawej strony, w momencie kiedy go wciśniemy. Jak widać, mamy tutaj dostępne polskie znaki, a także znak Euro. I na dziś to było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik okazał się pomocny. Jeśli tak, pamiętaj, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia!